Dzień dobry, witamy serdecznie w Filharmonii Koszalińskiej. Tutaj właściwie żadnego nagłośnienia nie trzeba, żeby pięknie się to niosło w świat. Człowiek, który wstał bladym świtem, choć jest artystą i powinien szanować swój świt. Człowiek, który na co dzień pracuje w kabarecie. Koń Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Naprawdę będzie się pan tak długo zbierał do odpowiedzi przez ten świt? Nie, no. Proszę rozmawiać. Ja jestem w ogóle dumny, że moje miasto ma tak piękną filharmonię. I co ciekawe, ona jest w ogóle w kształcie fortepianu. Nie wiem, czy pan o tym Szukałem wie. Kształtu, tak. To tak, może być fortepian, rzeczywiście. Ale to można tylko zobaczyć z samolotu. Mamy drona. A wykorzystamy. To można, dobrze. Tak, czyli tak. Za każdym razem, jak przelatujemy nad Wybrzeże Środkowe, lecieć nad Filharmonią, wyszukiwać fortepianu. Tak. I to już będzie wiadomo, że już w pobliżu już... jest amfiteatr, który jest w remoncie. Amfiteatr, na którym pan się pojawia, pan wychodzi, pan pi. Co ja robię? Kpi. Jak pie? No, a co robisz kabaret? No, ale ja panu nie przerywałem przede wszystkim, nie, ale no, wydaje mi się, proszę że... pana, no jak pie? Rozchodzimy się, tak? Nie, spokojnie. Ja powiedziałbym tak, ja staram się uprawiać satyrę. Staram się, dlatego że czasy są trudne do tego, bo ma pan w cholerę konkurencji, prawda? No jest sporo konkurencji. No, ale nawet nie mówię o kabareciarzach. No ja też. No. No jest rzeczywiście konkurencja jest spora. Ja powiem tak, że my żyjemy w bardzo trudnych czasach teraz. Kabareciarze. A, kabareciarze, bo ja się przestraszam, bo ja mam wrażenie, że od dwóch lat, znaczy ja jestem w raju. Nie jest fajnie, no jest super. Mhm. Natomiast kabareciarze mają kłopot pewien, ponieważ często bywa tak, że zapraszają nas na występ, tak? I mówią tylko... Tylko ostrożnie, bo siedzi na widowni pan Zenek. Bez polityki. Okay. Jak występowaliśmy na takich targach rolniczych, tak, bez polityki, ani słowa o rolnikach, nic o seksie. Nawet o seksie. Ja myślę, tak. Że w takich czasach to wręcz przeciwnie, prawda? No bo to... Takie było zapotrzebowanie. I teraz tak. No i co? I cały repertuar do kosza? Tak. I teraz my wychodzimy, a ktoś tam... Idziemy na salę, gdzie ma być występ, a ktoś mówi, a ten, ale będzie, o polityce będzie. No musi być. Nie, kurde, no ja. No nie. A o seksie będzie? No nie. Nie. A o rolnikach będzie? Nie. No nie. A może nie być o polityce, a może być o politykach, czy nie? Naprawdę jest aż takie obostrzenie? No i o czym pan gada wtedy? O dupie Marynie. No. Jednak. To jest w sumie fajny zawód. Na szczęście na festiwalu kabaretu w Koszalinie będziemy mówili pełnym głosem. Będziemy, że tak powiem, śmiało używali naszej satyry politycznej. Ale to nie jest tak dzisiaj, panie Leszku, że pan wychodzi przed publiczność, ona mówi, no i teraz wystarczy powiedzieć Jarosław. I nagle sala leje. No tak, to prawda. Po robocie. Tak. Nie wiem, co powiedzieć. No, to jest ciekawostka. Mieliśmy niedawno występ pod Krakowem. Powiedzmy bliżej Podkarpacia. Tak. No i tam... Pod Krakowem, bliżej Podkarpacia. Tak. I tam pani, która nas zapraszała, mówi, ale panowie, tutaj jest epicentrum. Epicentrum. Zmiany, dobrej. Dobrej zmiany, nie? Także uważajcie i tak dalej. Ja mówię, no a co mamy uważać? No mamy program, no i prezentujemy ten program, tak? Ale może się, bo zastanawiam się, na ile często dzisiaj się okazuje, że wychodzicie z kabaretem, robicie swoje, oni mogą mówić o tym nie, ale jednak po drugiej stronie jest odrobina dystansu, nawet jak ktoś jest zafascynowany. Nie, ale publika świetnie żarła. No. Świetnie po prostu. A tak się w waszym żargonie... Był świetny odbiór. Szczególnie te nasze skecze, te polityczne, one były świetnie odbierane. I teraz ja mówię, to jest epicentrum, właśnie, nie jest czy nie epicentrum? Ma. Albo wy przyszliście i zrobiliście tam takie trzęsienie w głowach tych ludzi, że... To znaczy, nie wiem, może to epicentrum nie przyszło na ten występ, nie wiem, no. A dzisiaj, no bo to jest tak naprawdę łatwe i trudne, bo czasy są ciekawe i jest z kogo żartować, ale z drugiej strony jest tak, że też termin przydatności do spożycia danego skeczu się szybko kończy, nie?
To był zawsze, zawsze kabarety polityczne, mhm. których jest tak naprawdę coraz mniej, no, tak. no bo wiadomo, że nie wszyscy będą chcieli zapraszać. Mhm. Zawsze miały ten problem, że te rzeczy się szybko dezaktualizują i ja powiem tak, że niektóre żarty żyją tydzień, dwa i żart, który świetnie żarł, mhm. że tak powiem, po tygodniu nagle ludzie o tym zapomnieli. Mhm. Tak dużo się zmienia. Jakieś nowe media. Też tego nie rozumiem. Tak. Ja przychodzę sobie do Filharmonii rano, jeden z kamerą, drugi z kamerą, trzeci z telefonami, tak. dźwiękami. Ja za to przepraszam, bo to rzeczywiście... Także te czasy są takie niewdzięczne dla tych... No ale co mają powiedzieć satyrycy, ale to ci, co rysują coś. Sawka, no to samo. Ona rysuje rysunek, a się okazuje, że memy na ten temat w internecie krążą już takie, że już się nie przebijesz. No. A on ma swoje lata też. Tak, tak. A, Heniuś, właśnie. Pozdrawiam cię. On jest o tyle serdecznym gościem, że on potrafi skupić się na dwóch rzeczach jednocześnie, czyli musi mieć sporo z kobiety, bo on i rysuje, i komentuje. Aha. Pan też tak ma? Że możemy sobie pożartować, a jednocześnie ten, pilnować wszystkiego? Możemy próbować. No, nie zastanawiałem się bo nad tym. O tej porze jeszcze nigdy pan nie występował w sumie z kabaretem, nie? Nie, nie. Jeszcze musiałem dojechać 50 kilometrów ze wsi, a... Ale najciekawsze jest to, że 50 kilometrów stąd świeci słońce, a tutaj... A nie mógł pan zabrać ciut? To my dzisiaj przegląd prasy między jedną kroplą a drugą. No? Ale no, wie pan, no to jest... I tak ja się jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ ja w tym roku mieszkam we Francji. Mieszkam we Francji, dwa miesiące, znaczy tu pod Koszalinem. A. Tak. A macie taki mikrocymat? Nie, chyba wszyscy mamy. Dwa miesiące słońca, no dzisiaj tych parę kropel deszczu, no tak, to bardzo się cieszę, Francja. Winnice po horyzont. Tak, cudownie, naprawdę. Jak długo pan już to robi na scenie? Ale co? No, satyrę. Circa about 30 parę lat. Teraz jest najfajniejszy czas, czy najgorszy czas, paradoksalnie, na to, co robicie? Ja myślę, że fajnie, że mamy robotę. Mhm. Henryk Sawka, o którym rozmawialiśmy, on mówi, to jest nasza pożywka. No, im gorzej, tym lepiej. Jesteście straszni, artyści. Ja mogę tylko powiedzieć tak, bo jestem, no już mam swoje lata. Ale zachowany jest pan doskonale. Ja powiem tak, że myśmy parę rzeczy już załatwili w tej polityce. Kogo żeście nam załatwili? Ja powiem tak, jako ciekawostkę. Festiwal kabaretu w Koszalinie, no. lat temu, może z 10, i proszę sobie wyobrazić, wtedy ministrem finansów był pan Bałc, tak? Dziura Bałca, pamiętam. Tak. No. I myśmy w scenie wyrżnęli ogromną taką dziurę. Tam to jest bardzo dobry pomysł. Krzyczeć. Ile ma lat ta filharmonia? Może byśmy coś tu... Tak, można. I proszę sobie wyobrazić, że kilka dni po naszym festiwalu wybuchła kwestia tak zwanej dziury budżetowej, co skończyło się dymisją. A tak swoją drogą to zastanawiam się, ile ta dziura budżetowa teraz liczy. Ja myślę, że byśmy musieli tutaj zabrać też jeszcze trochę publiczności. Ale swoją drogą, fajne to jest uczucie, nie stać tutaj. Teraz akurat, kiedy jest pusta sala, tylko ci wariaci z kamerami, to jest inna rzecz. No ale jednak takich miejsc jak to tutaj, czy nawet Filharmonia w Szczecinie, nie? Że dzisiaj jest dużo takich miejsc, gdzie możesz bez wstydu zrobić bardzo fajną muzyczną Polska rzecz. Polska w ruinie. Dokładnie. Tak, to pan się rozmarzasz, jak pan patrzysz tutaj. No a, że tak powiem, to miejsce, gdzie będziecie z kabaretem, festiwalem, to jest tak, że koszalińska publiczność jest inna niż publiczność wrocławska, gdańska, warszawska, czy nie? Myślę o reakcji, myślę o dystansie do nie, kabaretu. Akurat koszalińska jest postrzegana przez kabareciarzy jako jedna z najlepszych widowni, ale to już tak naprawdę nie jest publiczność koszalińska, bo to jest... W dużym stopniu publiczność przyjezdna.
najważniejsze jest to, żeby ci ludzie, którzy tam pojawiają się w tym amfiteatrze, a w tym roku niestety w hali ze względu na remont, żeby oni, że oni wiedzą, po co oni tam przychodzą. I oni przychodzą z pewnym kredytem. I ten kredyt z kolei uskrzydla kabareciarzy. I w ten sposób w wyniku tej współpracy powstaje, wydaje mi się, coś absolutnie wyjątkowego, czyli Festiwal Kabaretów w Koszalinie, na który bardzo serdecznie zapraszam 28 lipca. I budzi się pan, widzę, że już się powolutku zaczynamy rozkręcać, oczy coraz większe i tak dalej. Ale myślę sobie, panie Leszku, tak, jest taka sytuacja, że pan zapowiadają Kabaret Koń Polski i pan Leszek wychodzi z ekipą, staje pan, a tam w pierwszych rzędach widać, że tak może nie być łatwo. Nie? I zastanawiam się, na ile czasem to, co macie przygotowane w głowach, w sercu, na kartkach, zmieniacie pod wpływem tego, jak oni reagują. A, to znaczy... Nie, no na pewno. Żeby się śmiali jednak, nie? No bo to głupio jak cisza. Tak. Pan żart kończy, a tu... To jest tak, że akurat w teatrze jest tak, że wszystko się gra, można powiedzieć, na setkę i to jest... Publiczność grzecznie siedzi, aktor emituje dźwięki Dokładnie. I wszystko jest pięknie. Natomiast w kabarecie może zdarzyć się wszystko. Ja wiem, my mamy przygotowanych kilka takich dyżurnych odzywek na przykład. Czyli jak się nie śmieją po żarcie, to... Albo na przykład ktoś taki przychodzi, nie? I o, kolega chyba pomylił izby. Także tych sytuacji jest sporo. Mamy trochę przygotowanych takich odpowiedzi, ale też, czasami niestety trzeba improwizować, czasami trzeba z tą publicznością trochę powalczyć. Znaczy pograć z nią też, no bo tak. Tak. A jak oni są tacy właśnie, bo mówi pan, że ta koszalińska jest wymagająca i bardzo, może nie wymagająca, ale bardzo świadoma tego, czego chce od was, nie? No i przychodzi, tak jak mówię, z pewnym kredytem. To jest bardzo ważne. Że oni chcą się bawić. Bo jest tak, że czasami publiczność przychodzi oceniać. A, po prostu. I wtedy gorzej. Patrzą i mówią... Ja widziałem na YouTubie, to było śmieszniejsze, nie? Tak. Jak on się przebrał za tą dziewczynę, to taki... Nawet bardziej to było takie z jajem, a teraz to takie nudy. Tak. A nie ma pan tak... Zastanawiam się po tych naszych widzach... Że wskoczę w zdanie. Wspomina mi się taka sytuacja, że graliśmy w kameralnej takiej salce i był taki młody chłopaczek No i myśmy grali premierowy sketch. A ten chłopaczek... to już było. Czyli już go ktoś nauczył, jak można trochę popsuć pracę artystom. Nie, albo młodzi wyprzedzają czas, no. Tak. No ale jest dzisiaj tak, że właśnie sobie każdy potnie, poogląda gdzieś tam i właściwie to jest trudne. Ich cały czas gdzieś czymś zaskoczyć, gdzieś czymś rozbawić. Nawet zastanawiam się teraz po tych... Bardzo to są fajni ludzie, ci widzowie Onet Rano, tak myślę. Tacy byli do tej pory. Że oni słuchają, myślą sobie tak, będzie kabareciarz na scenie, to niech nas zabawi. Nie? I teraz słuchają naszej rozmowy i zastanawiam się, czy nie wymagają za dużo od nas. Nie? Nie wiem, czy to było śmieszne choć trochę. Czy to musi być śmieszne? Dlaczego z tego się trzeba śmiać, czy do tego się trzeba uśmiechać? Trzeba po prostu przyjechać, wsiąść w pociąg. Samochód, cokolwiek. Pociąg, nie jest taka prosta sprawa. A do Koszalina jest bardzo trudno dojechać. No jeszcze nie, ale można powiedzieć, że sytuacja jest taka jakby rozkradli, bo do Koszalina jest bardzo, na przykład, bardzo trudno dojechać. Z Warszawy jest trudniej dojechać niż do Szczecina, który jest dużo dalej. Tak, ale tam też w Szczecinie mówią to samo, a później jakoś okazuje, że tłumy. U was też nie jest jakoś tragicznie. Myślę, że nie. Ja o tej kolei... Tyle skeczów zrobiłem, panie? Tyle skeczów zrobiłem. Nie przeraża to, że w czasach właśnie, kiedy kraj był w ruinie, z Warszawy do Krakowa latał co godzinę taki pociąg 2.30 jechał. Na P. Tak, i tak. I co godzinkę ładnie cyk, można było o pełnej przyjść, wsiąść i jechać. Można było, no. Teraz jest już sam rozkład jazdy jest tak pokiereszowany w takiej ruinie. Ale słyszałem wywiad kogoś, kto kieruje. Tak. Kolejami. On był bardzo zadowolony. On mówi, że jest świetnie, koleje są świetnie zarządzane.
A ja to oczywiście mówię w kontekście tego dojazdu, szczególnie latem, do Koszalina z Warszawy. Niedawno mi się zdarzyło taka sytuacja, że stałem, czekałem na swój pociąg, ten najszybszy, który był opóźniony tylko 20 minut. No nie, nie. To 20 to tak, ale, spoczowaniem ręki bym wziął. Ale w ciągu godziny słyszałem komunikaty i dokładnie wszystkie pociągi były opóźnione. Bo się remontuje od 2 lat, pan tego w ogóle nie zauważył. Przyszła zmiana, która remontuje. Po prostu, no. Opóźnione 20 minut to jest nic. W Japonii pociągi są po 20 sekund opóźnione. 20, no tak, po 20 sekund czasem. Tak. I wtedy są zwolnienia i dymisje. Bardzo dziękuję za spotkanie. Kiedy bardzo się spotykamy dziękuję. W hali na 28 lipca. Dobrze. Festiwal kabaretu. I teraz widzę, jak wszyscy zapisują sobie w kalendarzu. Leszek Malinowski, Kabaret Koń Polski, zapowiedział, że 28 lipca spotykamy się w Koszalinie. Bądźcie tam. Naprawdę warto. Bardzo dziękuję. Pan wraca spać teraz? Tak. Prawdziwy artysta.